jest pan na pewno, tak zakładam, głównym konstruktorem tego właśnie budżetu. Izba, tutaj kontrola taka standardowa Izby Obrachunkowej, no nie wykazała większych uchybień. Jedyna w sumie taka konkretna uwaga dotyczyła tutaj właśnie tych spraw takich związanych z budżetem szpitala. A czy generalnie rzecz biorąc, Regionalna Izba Obrachunkowa, czy taki niezależny organ nadzoru nad gospodarką finansową jednostki samorządu terytorialnego, z ustawy opiniuje każdy projekt uchwały budżetowej. Rzeczywiście w tym projekcie uchwały skład orzekający dopatrzył się dwóch uchybień natury formalnej, czyli sposobu zaprezentowania rezerwy na pokrycie ewentualnego ujemnego wyniku finansowego budżetu i kwestii związanych z niewykazaniem jednej z rezerw w części normatywnej uchwały. Nie są to uchybienia generalnie wpływające na jakość budżetu, nie mają one istotnego wpływu na jego sposób realizacji. Także nie stanowią żadnego zagrożenia, aczkolwiek oczywiście no, pan prezydent, my przyjmujemy to jako istotne uwagi. Pan prezydent zgłosił stosowną autopoprawkę i uchwała już nie zawiera tych wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchybień. Tak, wszystko już zostało, że tak powiem, tutaj naprawione, dostosowane do tych wymogów formalnych. Jak ten budżet można nazwać? Inwestycyjny, stagnacyjny, a może taki przygotowawczy? Bo tu różne padły dzisiaj opinie właśnie na sali. Z jednej strony słyszeliśmy, że brakuje tych wykazów, tych inwestycji. Tu oczywiście były głosy, że one dopiero, jak rozumiem, zostaną w ciągu roku tutaj dopiero wprowadzone, ewentualne po zapoznaniu się z tymi. Natomiast z drugiej strony też była mowa, że to jest taki jaki budżet przygotowawczy. Zarezerwowano tutaj docelowo pewne środki na spłatę szybszą zobowiązań. To też jakieś pewne nadzieje może budzić, że może jakieś dodatkowe nie tylko ze spłaty, ale również z obsługi długu. Te wskaźniki wszystkie ulegną polepszeniu. Właśnie, w jaki sposób pan by go nazwał jako ten taki no, główny konstruktor? Znaczy, proszę zwrócić uwagę, że każdy ma prawo ocenić każdy z tych budżetów tak, jak uważa. I dla każdego z nas zapewne inne elementy tego budżetu są najważniejsze czy najistotniejsze. To, co było powiedziane dzisiaj na sali przez radnych, w wypowiedziach wielu radnych to jest wiele racji. Ja bym chciał tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę. My cały czas odnosimy się bardzo mocno do perspektywy finansowej tej ubiegłej, która się w tym roku kończy jej rozliczenie i tej, która się zaczyna, czy zaczęła w zeszłym roku, 2014 roku. Perspektywa to są 3 lata N plus 2, tak? Czyli 5 plus 2. Natomiast budżet jest dokumentem rocznym i z tej roczności dokumentu bierze się wiele problemów. Znaczy generalnie rzecz biorąc, budżet nie obejmuje całej perspektywy, a rok, więc trudno jest przez pryzmat samego budżetu uchwycić no, dużo dłuższą działalność miasta niż roczną. I rzeczywiście my jesteśmy w takim momencie, w którym spotykają się dwie perspektywy. Jedna się kończy i się rozlicza, a druga się dopiero zaczyna. Ale jak każdy duży instrument finansowy, a perspektywy unijne to są bardzo też złożone procedury administracyjne, ona trwa i tak naprawdę faktyczne wydatkowanie środków na projekty współfinansowane środkami tej perspektywy będzie możliwe, myślę, w roku 2016, no może w końcówce roku 2015. Czy miasto mogłoby podjąć decyzję o tym, żeby już realizować takie zadania? Mogłoby podjąć perspektywę i zapewne pewne działania miasta będą się wpisywały co do zasady w to, co możemy odzyskać z Unii. Tylko proszę zwrócić uwagę, że przez okres do momentu podpisania umowy o dofinansowanie, a to są dość długotrwałe procedury, miasto by musiało ponosić samodzielnie koszty finansowania. Czyli musiałoby przejściowo finansować zarówno wkład miasta, jak i wkład unijny. Jeżeli chodzi o wcześniejszą spłatę zobowiązań, to ja tylko pragnę przypomnieć, że my zaciągamy też często dług na tak zwane pomostowe finansowanie, ponieważ refundacje środków unijnych bardzo często wpływają po roku budżetowym i w takiej sytuacji jesteśmy też teraz. My przesunęliśmy spłatę niecały rok 26 milionów złotych obligacji wyemitowanych tylko na jeden rok. I to z tego powodu budżet wykazuje nadwyżkę, żeby zabezpieczyć środki na spłatę tego pomostowego finansowania.